5 marca w budynku L w kampusie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej rozpoczął oficjalnie swoją działalność Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Utworzenie inkubatora to efekt współpracy Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Warszawie, zajmującą się uruchamianiem miejsc wsparcia młodego biznesu w całej Polsce. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ma przede wszystkim służyć młodzieży studenckiej, również absolwentom, którzy już opuścili mury uczelni i również młodym naukowcom, którzy jeszcze w jakiś tam sposób, może nie pracują na swoim, pracują jeszcze w różnego typu firmach, ale mają naprawdę dążności i innowacyjne myśli i przedsiębiorczość w kierunku pójścia na swoje. Inkubator ułatwia start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób prowadzenia firmy w nowoczesnym programie preinkubacji. Inkubator zapewnia obsługę prawną, obsługę księgową, możliwość korzystania z nowoczesnej infrastruktury biurowej, usługi marketingowe, szkolenia i doradztwo oraz możliwość nawiązania kontaktów ze środowiskiem biznesowym i akademickim. Inkubator jest jakby na południe od Katowic jedynym tego typu miejscem, które służy w ogóle całej społeczności akademickiej, tak jak powiedziałam, również innym zainteresowanym. Każdy, kto ma pomysł na biznes, ale nie jest jeszcze do końca przekonany, czy ta formuła, którą sobie przyjął, to rozwiązanie jest optymalne, może to swoje przedsięwzięcie przetestować właśnie w inkubatorze. Podpisując umowę z inkubatorem, zyskuje przestrzeń do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, opiekę prawną, opiekę finansową, opiekę marketingową i fachowe doradztwo ze strony osób, które koordynują działalność inkubatora, tutaj między innymi na naszej uczelni, a sam nie ma do pokonania takiej bariery związanej z uruchomieniem firmy, bo wiemy, że to jest kilka kroków. Założenie działalności, uzyskanie REGON-u, NIP-u, rejestracja w Urzędzie Skarbowym, założenie konta bankowego. I praktyka pokazuje, że faktycznie są to bariery, które jakby dla wielu ludzi są zbyt mocnymi, aby myśleć jednak o własnym biznesie. Studenci tego absolutnie nie muszą wykonywać, jeżeli wpiszą się w tą ideę preinkubacji. Tutaj przez 2 lata mogą swobodnie rozwijać ten swój pomysł biznesowy, rozliczając się właśnie za pośrednictwem inkubatora. Przedsiębiorca prowadzący firmę w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości korzysta z osobowości prawnej fundacji, unika zatem kosztów i ryzyka związanego z prowadzeniem działalności. Inkubator dba o to, by wszystkie dokumenty były sporządzane zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz zaksięgowane i zgłoszone w terminie do odpowiednich urzędów. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na testowaniu swojego pomysłu, a przez cały okres działalności równocześnie budować swój model biznesowy i rozpoznawalność marki. Ten okres 18 do 24 miesięcy jest takim okresem po założeniu własnej firmy, jeżeli idę już od razu na swoje, gdzie są wahania, gdzie się sprawdzam, gdzie prozaika życia, szczególnie absolwenta, magistra, inżyniera, no jest taka trudna do zrozumienia. Ja oto magister, muszę zajmować się takimi sprawami promocyjnymi, księgowymi, latanie za pewno, zdobywaniem rynków i tak dalej, a to daje mi inkubator. Więc jak gdyby przechodzi te najtrudniejsze miesiące w kierunku pójścia na swoje, a już po tych 24 miesiącach, gdzie ma sprawdzone swoje rozwiązania, wdrożone, no jak gdyby już zakłada firmę i staje na własnych nogach. Z pomocy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości już korzystają 4 firmy. Od 2 miesięcy już działamy. Byliśmy tutaj pierwszą firmą. No i trzeba powiedzieć, że bardzo sprawnie przebiega współpraca. Przede wszystkim nie trzeba się martwić o jakiekolwiek aspekty prawne. Przygotowane umowy są akceptowane przez prawników. No i praktycznie ochrona jest 100%. Poza wprowadzaniem faktur do programu wszystko jest zapewnione. Także z księgowości tylko musimy faktury wystawiać i tyle. Planuje się, że do końca roku działalność będzie tu prowadziło co najmniej 20 firm.